Siemanowice, witam was w pierwszym odcinku na stronie Hellcase. Dawno mi nie było na YouTubie, więc wracamy. Wy pamiętajcie, że pierwsze co robicie po wejściu na stronę, wpisujecie koliczny cel, który daje wam 10% więcej do każdej waszej wpłaty. No i ponadto oczywiście zaczynamy z konkursem, mianowicie każdy dolar wpłacony z kodem sznycel na Hellcase to jeden ticket w losowaniu na kosę. A już pokazuję, jaka to kosa. Tutaj sobie przygotowałem Gutner Floor za plus minus 750 zł, więc naprawdę fajnie. Zachęcam do wpłat, wpłaty zaliczam od dzisiejszego dnia. Czyli to jest dokładnie 30 stycznia, no i zobaczymy, jak to długo potrwa, prawdopodobnie miesiąc, no i wylosujemy, a przede wszystkim rozrobimy dodatkowy jeszcze konkursik na stronie, ale to wybierzemy dzisiaj na live streamie skiny, no i zrobimy konkurs na jakieś, myślę, też takie 800, może nawet 1000 zł, zobaczymy, więc zachęcam, a my po prostu przejdźmy do dalszej części odcinka i przetestujmy tą stronę. Mamy 900 dolarów balansu, więc to jest naprawdę spora kwota. Skrzynek jest tutaj masa i jest tu naprawdę dużo rzeczy do testowania, bo zobaczcie, te skrzynki się praktycznie nie kończą. Jadę cały czas w dół i się pojawiają co chwilę nowe, więc nie wiem, czy jest w ogóle szansa przetestować wszystkie w ciągu 30 dni, ale zaczniemy sobie od czegoś dalszego, takiego budżetowego i spróbujmy sobie skrzyneczki Charm za 65 centów. Dajmy sobie 10. Aha, dobra, to muszę mieć Silver Premium, jeszcze takiego czegoś nie mam, dobra, bo tu jest odnośnie, jak macie Hellcase Premium, i to też jest fajna opcja, którą warto sobie skorzystać, macie tą zakładkę tutaj i tutaj możecie sobie obczaić wszystko, co i jak, oraz oczywiście macie darmowe giveaway od strony, przykładowo tutaj, klikamy sobie Join for Free. No jak widzicie, dołączyłem do konkursu na emeczkę za 10 dolarów, więc naprawdę spoko, jest 5000 ludzi, więc jak widzicie, stronka naprawdę dobrze prosperuje. 4 godziny są również giveaway'a, jak widzicie 5 dolarów do wygrania jest 25, są również takie jak 300 dolarów giveaway, czy nawet 900, więc jak widzicie naprawdę spoko są opcje, no i oczywiście macie też giveaway'e różnych graczy, do których warto oczywiście brać udział, ale zachęcam przede wszystkim do mojego, który niedługo już wleci na stronę. A my przejdźmy do testowania w ogóle jakiejkolwiek skrzynki, bo jeszcze nie otwierałem nic na tej stronie dosłownie, w sensie jak grałem wcześniej to sobie otwierałem, ale w tym roku dosłownie nic i dajmy sobie skrzynkę na promocji z Redline'em za 2,90. Zobaczmy, jak to będzie sypać. Na promocji jest, więc uwaga. Pierwszy rzut mamy kałaszki 2 i digla. To jest warte, uwaga, uwaga, 2,14, więc niestety słabo. Dajmy sobie jeszcze 5 na raz i sprawdźmy, co też można sobie przyspieszać. Można, więc dajmy sobie. Dobra, mamy 2 kamelony. Myślałem, że hyperbestia będzie. 9,48, nieźle. Jak widzicie, tu dostajemy takie jakby połączenia skinów, jak trafimy to 4 razy, to ten skin będzie nasz, więc to jest naprawdę fajna opcja, a mamy do... no bo to po prostu to jest za darmo, tak, więc myślę, że jak najbardziej fajny bonus od stronki. Dajmy sobie jeszcze CS2 Special Limited, dajmy sobie 3 i sprawdźmy, co tutaj. Na razie testujemy takie jakieś po prostu losowe skrzynki, tańsze, zobaczymy, może trafimy akurat na coś dobrego. Jest USP Cortex, który może być jedyny coś warty, i ten Tech Brother, nie wiem jak z jego ceną. 6,27, no to oddało, niestety reszta nie, ale zawsze jest jakiś tam drobny profit. No i myślę, że możemy na coś droższego w końcu przejść i to będzie skrzynka Aurelion. Dajmy sobie na początku raz i damy sobie skipa szybkiego. I mamy oko Ateny, które jest warte 3,55, więc nieźle. Dajmy sobie teraz 3 na raz. 24, ostatnie najlepsze dropy jest 50 dolarów, 70 i 102 nawet ktoś dropno, więc naprawdę konkretnie mamy AWP, która może w dobrym stanie być o wiele warta, a jest niestety najgorzej. Dobra. Fajną też opcją na stronie jest tutaj między innymi kontrakty, które też sobie przetestujemy, bo mamy w sumie skiny, więc wykorzystajmy. Zaryzykujmy jeszcze, dorzućmy to, dobra. Mamy na, dajmy sobie na medium, bo to może wybieramy sobie poziom, mnożnik przykładowo razy 1, 2. Albo razy 5, możemy nawet razy 10. No ale wtedy oczywiście jest ryzyko, że z 17 dolarów dostaniemy 80 centów, a możemy też dostać 200 dolarów. Ale my zagramy sobie na średnim. Minimalnie dostaniemy 3,5, a maksymalnie 88, więc sprawdźmy dzisiejsze nasze szczęście. Podpiszmy ten kontrakt i uwaga, 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 mamy 11 dolarów, więc nieźle. W jednego skina sobie to przenieśliśmy, więc myślę, że jak najbardziej fajna opcja. Jest oczywiście również event i możecie sobie zbierać punkciki, więc to jest też naprawdę spoko opcja. Możecie sobie to poczytać, bo jakbym miał to wszystko po kolei tłumaczyć, to naprawdę by to zajęło mega dużo czasu. Ale jak widzicie, tutaj możemy sobie wrzucić walutę, więc wrzućmy 10 dolarów i zobaczmy, co jesteśmy w stanie z tego zyskać, z tego co mi się daje. Czy to jest dopiero będzie jakieś losowanie? Aha, to będzie losowanie. Inwestujemy, dobra, i tutaj jak widzicie, naprawdę jest dużo nagród.
i są naprawdę konkretne, bo jest Bajonet za $1000, czyli to jest plus minus 4, jak najmniej 5000 zł. Mamy też fajną opcję skin generator i tutaj sobie możemy też rzucać te tokeny i tutaj akurat dostajemy skina, który nam od razu wyleci, bo tam bardziej było dłuższe losowanie, a tu dostajemy skina od razu. No i dostaliśmy 43 centy, więc wyszedł jak najbardziej git. No i tutaj jeszcze możemy sobie przykładowo za balans Hellcase'owy kupić sobie oczywiście te punkciki. Dajmy sobie, czekajcie. Nie, to na odwrót jest, za te punkciki możemy sobie coś kupić, a nie za balans, dobra. Czyli źle wytłumaczyłem, teraz już jest tak jak powiedziałem. No i co tu jeszcze jest ciekawego? Eventuell może być spoko, ale niestety nie mamy, bo tutaj też nam losuje takie koło. No i można wylecieć jakiś ciekawy skin na pewno. Można w następnym odcinku to przetestujemy, a dzisiaj chcę przetestować sobie Case Battle, bo to jest najbardziej mój ulubiony tryb i dołączymy sobie do trybu na 4 graczy. Niestety już się rozpoczął, troszkę spóźnione, ale dajmy... Nie, ja jestem? Jestem, dobra, nieważne, myślałem, że mnie zaliczyło, dobra, lecimy. Jestem tutaj jako pierwszy i zobaczmy, co tu się wydarzy ciekawego. Pierwszy skin dla nas, $6, bardzo spoko. Już się zwróciła Case Battle ogólnie, bo $10 już jest w puli, zobaczymy ile łącznie wyjdzie. Dobra, my na razie prowadzimy $7, więc bardzo spoko. Ten SG też jest dużo warty. Dziękuję. 13. That's it. No i zobaczmy, jak duży będzie nasz profit, bo wątpię, że to przegramy pięknie. Kałaszek za $7. Tutaj też ładnie poleciało. No i łącznie zgarniamy 46, więc myślę, że jak najbardziej spoko. Sprzedajmy sobie to. No i spróbujmy może czegoś bardziej ryzykownego, jak coś się tu trafi. Spróbujmy jeszcze tą za 12. Zdążyłem? Ktoś wyszedł w ogóle. Zaryzykujmy, zagrajmy z jakimś losowym botem, bo nie chcę się po prostu czekać. $12 też można spróbować. Dzisiaj na spokojnie, na razie większych sum nie wrzucamy. Testujemy ogólnie stronę i pokazujemy wam, jak to działa. Mówię trochę w liczbie mnogiej, jakbym to nagrywał z wami, ale mówię do was, więc może dlatego używam takiej formy. Dobra, 3,67, więc jak na razie cienko, ale nie wiem, jakie ceny są jeszcze tych skrzynek, więc... Nie ma co narzekać. Czy to się zwróci w ogóle, bo to jest pytanie. Wygrywamy po raz kolejny, ale niestety tym razem jest w plecy, więc te skrzynki nie zaudane były. I spróbujmy jeszcze jedną, jakąś droższą, może tu się coś... Tylko na szkole, że to jest na 4 graczy, jakby było na 2 za 67 dolków, byśmy mogli wbić. Dobra, ja bym jeszcze zrobił tak. Wejdźmy sobie jeszcze na główną stronę i otwórzmy skrzynkę Starlight, bo mi się to pierwsze co się dzieje, zostały dwa ostatnie dni. I sprawdźmy, co za $65 jesteśmy w stanie trafić z tej skrzynki. Czy mamy duże szczęście, bo to jest naprawdę spora inwestycja i mamy kałaszka Asimowa w zależności od stanu. Może być profit, może być w plecy. Więc uwaga, 28, niestety field tested tylko i wyłącznie, więc sobie to zostawiamy. I spróbujmy skrzyneczkę Dream dwa razy tak na dobry koniec, albo jeszcze jedną case battle zrobimy oprócz tego i myślę, że będziemy kończyć dzisiejszy odcinek Petcasia later, więc jak widzicie tutaj procentówki bardziej były. Spróbujmy właśnie jeszcze wejść sobie w ten kontrakt za te skiny, co mamy i zaryzykujmy, nie zaryzykujmy, tylko zagrajmy po prostu na tym 1-2 albo na razy 5, ryzykujmy, jak mamy ryzykować, to zróbmy jakiś konkretny profit, proszę. I niestety dostaliśmy najmniejszą nagrodę, co mogliśmy. No trudno, czasami ryzyko się nie opłaca, ale ja lubię ryzykować i dajmy sobie tu, ostatnia bitwa na dzisiaj, $97. Czemu ten gość stworzył bitwę i z niej wyszedł, to mnie zastanawia bardzo. 17 skrzyń? To ja też opuszczam, myślałem, że jest mniej trochę, bo nie chce mi się aż tyle, dobra. Za 42 tam się to rozpoczęła. Stwórzmy sami, stwórzmy coś sami. Dajmy sobie od $5 minimalnie. Dobra, i lećmy, dajmy sobie to. Takie losowe, Supreme Case jakieś otwierałem ze swoich dobrych czasów, jak tutaj grałem na tej stronie, więc sobie ją zostawmy. Dorzućmy sobie do tego, ta fajnie wygląda. Scale Brand Winter Green i jakąś taką mocniejszą. Dajmy tą. I za 70 jeszcze coś do równej kwoty, że $200 bitwa. Dajmy sobie tą. 210, dwóch graczy. I czekajmy chwilę. Czekam dosłownie 10 sekund, odliczamy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i lecimy z botem, bo nikt nie dołączył. Bot Kyle i sprawdźmy, kto ma dzisiaj większe szczęście. Chciałbym to wygrać, jak widzicie, dwa pojedynki wygrałem na Case Battle.
A zobaczmy, co będzie w tym przypadku. No na razie słabo dla nas poleciało. 4,30 tylko i wyłącznie. Dla niego mega fajny drop. Drugi Suprema też nie za dobrze. Zobaczmy, co to wyjdzie dalej. A pamiętajmy, że Hellcase lubi nas zaskoczyć. No właśnie. Dobrze, 10 teraz poleciało, więc jest profit. Tutaj niestety $1,65 tylko i wyłącznie. Sprawdźmy tą skrzyneczkę. Chyba jego jest droższy. A nie, tak samo praktycznie. Nawet mój jest trochę droższy o 50 centów. Ta MK będzie warta $40. O kurwa, 70. Sorry za bluzga, ale musiałem, bo naprawdę konkretnie z kim poleciał. Dobra, bitwa już się zwróciła. I teraz dwie najdroższe jeszcze skrzynki. Zadecydują o wszystkim. Najdroższe skrzynki, a skin jakiś nie poleciał. Mega drogi. I w ostatniej też nie. Ale ostatecznie zgarniamy to. Profit. $42, czyli plus minus 200 zł, więc myślę, że jak najbardziej git. No i tym pięknym akcentem myślę, że możemy dzisiejszy odcinek zakończyć. Ja po raz kolejny zaproszę Was w tą zakładkę, żebyście sobie wbili i wpisali mój kodzik. Dostaniecie 10% więcej i macie tikety na kosę, więc naprawdę zachęcam i przede wszystkim je wspieracie. Więc plus minus w tym miesiącu będzie konkurs dla Was do wygrania ode mnie 1500 zł, plus oczywiście skinie na livestreamach, więc warto wbijać. No i co, jak będą oczywiście mega dobre wpłaty, to następny konkurs będzie o wiele droższy. Więc trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia i do następnego. Hej!